Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj po wakacyjnej przerwie zapraszam Was na perfekcyjny miesiąc. Tak, wracam do tej serii, mam nadzieję, że niektórzy z Was jeszcze o niej pamiętają i że mają ochotę takie filmy oglądać. Na mnie one działają mega motywująco, ale już Wam wyjaśniam, o co chodzi. Otóż każdego ostatniego dnia miesiąca przychodzę do Was z filmem, w którym opowiadam Wam o tym, co udało mi się zrealizować w ciągu tych ostatnich tygodni oraz co planuję na kolejne. Na mnie działa to mega motywująco i wtedy się spinam i chcę działać na Was podobno również, więc byłabym wdzięczna za jakikolwiek feedback, informację zwrotną. No, chociaż jeśli zostawicie taki kciuk w górę, to ja już będę wiedziała, że chcecie, abym kontynuowała, a jeśli zostawicie komentarz, to już w ogóle będzie mi bardzo, bardzo miło, tym bardziej, że będę miała do Was kilka pytań w ciągu tego filmu, więc naprawdę, każdy komentarz jest dla mnie na wagę złota, ja zawsze na nie odpowiadam i mam nadzieję, że dacie mi znać, co myślicie o niektórych kwestiach. Oczywiście napiszcie mi, jak Wam minęły wakacje, co udało Wam się zrobić, co robiliście i co planujecie na jesień. U mnie sierpień był bardzo intensywny, lipiec zresztą też, mogliście sami zobaczyć, ale w sierpniu dużo się działo, było sporo pracy, w ogóle ten miesiąc przeleciał mi migiem, ja nie wierzę, że jest już koniec sierpnia i za chwilę wchodzimy we wrzesień. Wrzesień jest dla mnie takim nowym początkiem roku. Zawsze oglądam film, który nagrywam na początku. Już chyba te filmy pojawiają się trzeci albo czwarty rok z rzędu, czyli cele i plany na kolejny rok. Tutaj wyjdzie Wam kartę. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Możecie zobaczyć, podejrzeć, co takiego sobie wymyśliłam na 2022 rok oraz przyglądam swoje cele i plany i staram się jeszcze kilka rzeczy tam wyłapać, które ewentualnie bym mogła zrobić, bo wrzesień, październik, listopad są idealnymi miesiącami, aby kilka kwestii zakończyć, żeby niektóre sprawy pozamykać i u mnie sprawdza się to fantastycznie. Więc tak, sierpień był mega intensywny, dużo się działo, dlatego też chciałabym włączyć taki reset we wrześniu, troszeczkę mieć więcej czasu dla siebie i a zresztą za chwilę Wam powiem, co będziemy robić, ale przede wszystkim muszę się skupić na tym, żeby mieć troszeczkę więcej czasu wolnego i poświęcić go bardziej na regenerację. Tego w tym momencie potrzebuję, bo naprawdę sierpień jest zawsze u mnie zawalony pracą, dużo się dzieje, a jeszcze dodatkowo wrzuciłam sobie tempo na YouTubie i filmy pojawiały się co drugi dzień. Możecie tak w ogóle dać znać, jak Wam się podobał ten system, to był taki mój mały eksperyment. Chciałam zobaczyć, jak ja się w tym sprawdzę i chciałam zobaczyć, jaka Wasza reakcja będzie, więc będzie mi mega, mega miło. Dajcie znać, czy wolicie filmy, kiedy pojawiają się 3 razy w tygodniu, takie stałe dni, poniedziałki, środy i piątki, jak to miało miejsce cały czas przez ostatnie chyba 2 lata, czy wolicie, kiedy filmy pojawiają się troszeczkę częściej, na przykład co drugi dzień. A teraz już przechodzimy. Co udało mi się zrobić w sierpniu? Otóż mogliście zobaczyć, że był urlop. Wreszcie spełniłam swoje marzenie. Były wielkie włoskie wakacje, pojawiały się vlogi i montaż tych vlogów w ogóle zajął mi lwią część mojego wolnego czasu. Stety albo niestety, bo raz, że chciałam, aby te filmy były wyjątkowe, żeby były na miarę moich możliwości pięknie zmontowane, żeby ta muzyka była inna i to też mi zajęło troszeczkę czasu, zanim znalazłam to, co rzeczywiście mi podpasowało. Chciałam, żeby te ujęcia były piękne, więc nagrywaliśmy różnym sprzętem, to wszystko trzeba było dopasować, dlatego ten montaż zamiast zająć mi standardowe 2 godziny, na przykład zajmował 4 albo 5 godzin, więc rzeczywiście sporo się działo, tym bardziej, że te filmy pojawiały się co 2 dni, to już w ogóle był to maraton, ale cieszę się, że udało mi się to wszystko zrobić, bo dla mnie jest to ogromna pamiątka, mimo, ja już Wam wspominałam na Instagramie, te filmy w ogóle się nie wyświetlają, było mi mega, mega przykro, ale no cóż, co zrobić? Co zrobić? No, nie przepadacie za travel vlogami, rozumiem, nie każdy film jest dla każdego, ale dla mnie one były wyjątkowe i cieszę się, że udało mi się je zrealizować. Dalej, udało mi się właśnie wrzucać filmy co 2 dni, więc to był hardcore, ale dla mnie to był taki eksperyment. Cieszę się, że podołałam i teraz we wrześniu na pewno będą pojawiały się 3 filmy w tygodniu, chociaż zastanawiam się nad może byle do piątku, żeby chociaż jeden
tydzień był taki, że filmy pojawiają się od poniedziałku do piątku. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak wam się taki rozkład jazdy podoba, bo teraz jest idealny moment na to, abyście mi napisali, co wolicie, bo w ogóle ten kanał tworzymy razem, słuchajcie. Ja biorę do siebie wasz feedback, waszą informację zwrotną, zawsze odpowiadam na wasze komentarze, zawsze tutaj jestem dla was, więc jeśli macie jakieś sugestie, jakieś rady, to byłabym mega, mega wdzięczna. Na przykład jak długie filmy powinny być, czy powinnam ukrócić te tasiemce i filmy powinny, na przykład vlogi, trwać do 20 minut, czy wy na przykład lubicie te dłuższe vlogi, czy lubicie filmy siedziane, takie jak teraz, czy jesteście jednak team vlog i innych treści nie oglądacie. Ja chcę nagrać na pewno jeden dzień życia we wrześniu, bo uwielbiam ten format, uwielbiam te filmy i na pewno taki weekendowy vlog, taką weekendówkę po pracy, czyli od poniedziałku do piątku sięgam po aparat i nagrywam, co tam się u mnie dzieje, bo wiem, że takie filmy sprawiają, że wy również możecie się utożsamić z moim życiem, tak jakby, tak mi się wydaje, i ja też tak mam, jak oglądam filmy u innych twórców, vlogi u innych twórców, to też się bardziej utożsamiam, kiedy widzę, że oni również pracują i robią coś jeszcze po pracy i mają ten czas, mają siłę, mają energię i mi też wtedy jakoś tak na mnie to wpływa, że ja też chcę działać, więc myślę, że to też będzie fajny format, a jeśli chcecie coś więcej, to piszcie, teraz jest na to idealny czas. Też jadę dalej z tematem kursu, mam tutaj swoją karteczkę oczywiście, bo wszystko pięknie tutaj sobie zapisałam, więc będę będę podglądać, o. Jadę z tematem, kurs się robi, jak skończę, jak wszystko wypali, to na pewno wam powiem, o co chodziło. I dalej udało nam się odwiedzić fajne miejsce, będzie we vlogu, bo te vlogi to są z małym, takim delikatnym opóźnieniem, ale dla mnie też jest ważne, żeby mieć taki zapas filmowy. Na przykład wczoraj, mimo że mam wolne, to wczoraj był taki film, kiedy nic nie nagrywałam i pierwszy raz mi się zdarzyło, kiedy miałam wolne i nie sięgnęłam po aparat i powiem wam, że było mi to mega, mega potrzebne. Myślę, że we wrześniu również sobie zrobię taki dzień, bo w ogóle we wrześniu sobie biłam do głowy, że potrzebuję w tygodniu robić sobie jeden dzień offline. Tak będę przy okazji zahaczać o te rzeczy, które planuję robić w przyszłym miesiącu. Jeden dzień offline, ponieważ to jest ważne dla mnie, aby od czasu do czasu odciąć się od tego życia internetowego i być tu i teraz ze sobą, z Marcinem, z relacjami z innymi ludźmi u siebie w domu. Ja lubię czas spędzać na przykład ze sobą, lubię bywać ze sobą, ale myślę, że warto czasami odłożyć ten aparat, warto odłożyć telefon i nie zaglądać, bo raz, że pożera to mnóstwo czasu i wydaje mi się, że spędzam czasami na Instagramie aż za dużo czasu i chcę to ukrócić. To już swoją drogą, za chwilę do tego przejdziemy. A dwa, że też potrzebuję tak odpocząć psychicznie od tego wszystkiego i czasami czuję się na maksa przebodźcowana, zwłaszcza wieczorami. I w sierpniu były takie momenty, kiedy na przykład nie mogłam zasnąć, co mi się nieczęsto zdarza, bo ja raczej jestem taką osobą, która kiedy przyłoży głowę do poduszki, to już jej nie ma. A w sierpniu było kilka takich wieczorów, kiedy miałam z tym problem i myślę, że to jest kwestia właśnie przebodźcowania. No, dobrze moi bracia. To by było w sumie na tyle. Jeszcze udało nam się zrobić fajną randkę w sierpniu, spędzić troszeczkę czasu razem, wyjść gdzieś i to też było dla mnie mega ważne i istotne, żeby mieć taki czas. Teraz przechodzimy do planów, plany na wrzesień, coś, na co wszyscy czekaliśmy. Słuchajcie, jest misja decluttering, czyli oczyszczanie wnętrza, oczyszczanie wszystkiego i myślę, że to będzie plany na wrzesień, na październik. No jest to idealny moment, aby właśnie w listopadzie spędzać już tak czas stricte na resecie, na odpoczynku i przygotować się też psychicznie na to, co nadchodzi, czyli na grudzień, chociaż też jeszcze nie wiem, jak ugryzę vlogmas, możecie mi napisać, jakbyście chcieli, co tam wam by się podobało, czy filmy codziennie, czy w ogóle ostatni vlogmas oglądaliście, czy wam się podobał, czy wolicie filmy co dwa dni, czy może krótsze, dłuższe tygodniówki. Jestem otwarta na wszelkie propozycje, ale tak, decluttering, słuchajcie, czyli najpierw skupię się na tym moim komputerze nieszczęsnym, na moich dyskach przenośnych, na dysku sieciowym, bo jest tego dużo, a mam ogromny syf. Teraz nie koloryzuję te foldery, to co dzieje się u mnie na pulpicie, to jest wielki dramat, muszę to wszystko posegregować, wczoraj już zaczęłam i skupiłam się na mailach, na swoich skrzynkach mailowych, mam w sumie trzy maile, różne skrzynki w zależności co robię i do kogo piszę i tak dalej.
ale pousuwałam wszystkie, wiecie, spamy, wiadomości starsze i tak dalej i już czuję się lepiej, już czuję się lepiej i myślę, że to jest świetny początek, więc również chcę przejść do archiwum, w ogóle ja Wam serdecznie polecam, bo myślę, że to jest idealny również czas na to, aby posegregować swoje zdjęcia, posegregować filmy, żeby wywoływać te filmy. Filmy, może nie filmy, zdjęcia. Bo ja też chcę zrobić na przykład fotoksiążkę z naszych wielkich włoskich wakacji. To na bank, to we wrześniu robię i koniec i kropka. Bo raz, że na Instagramie te relacje również się pojawiły i chcę je jeszcze dokończyć i zrobić ładne kafelki. Instagram też chcę troszeczkę przerobić. Naprawdę mam mnóstwo pomysłów i cieszę się na to wszystko, tylko żeby mi starczyło czasu. Więc będzie wielki decluttering. Najpierw skupiamy się na tym, czego nie widzę, a potem na tym, co widać. Więc też sobie tak pomyślałam, że jeśli we wrześniu będę wrzucać tych filmów mniej, to może w październiku byłoby ich troszeczkę więcej. Może jakiś vlogtober, pamiętacie w zeszłym roku, albo perfekcyjny październik. Filmy od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Co myślimy o tym? Dajcie znać. I wtedy byśmy razem sprzątali i porządkowali sobie wnętrza, organizowali wszystko, bo naprawdę chcę przejść przez każde pomieszczenie. Ja mam dużo takich starszych rzeczy, takich już podniszczonych troszkę, których powinnam się pozbyć, może coś oddać. No jest tego za dużo. Dlatego też decluttering wchodzi u mnie na całego od września. Zaczynam. Może ktoś jest ze mną i chcecie się nawzajem motywować, może na Instagramie byśmy zrobili sobie taką akcję. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. We wrześniu właśnie skupiam się na tych porządkach, robię fotoksiążkę i trzy filmy, to powiedziałam. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli chcę wrócić do swoich rutyn. Przede wszystkim do mojej porannej rutyny, joga, szczotkowanie ciała, masaż, to już wieczorna rutyna, masaż twarzy i również czytanie książek. Zastój czytelniczy był ogromny w wakacje, no ale powiem Wam, że od maja mam takie poczucie, że nie nadążam, no nie nadążam. Czuję taki niedoczas wewnętrzny i ja już Wam o tym wspominałam. Źle się z tym czuję, że wiecznie nie starcza mi czasu na coś i chcę to zmienić. Dlatego też powrót do rutyny jest dla mnie bardzo ważny, czyli ta poranna joga, chwila dla mnie o poranku, pielęgnowanie wdzięczności, czy też właśnie szczotkowanie ciała na sucho. Ja się rewelacyjnie czułam na wiosnę, kiedy to kontynuowałam, potem mi się to rozpadło i nie wracałam do tego, a teraz na jesień chcę do tego wrócić i chcę, aby to już było u mnie wprowadzone na stałe. Tak samo regularne treningi, bo powiem Wam szczerze, że w sierpniu żadnego treningu nie było, jak jeszcze w lipcu, do połowy lipca biegałam i było super, tak sierpień był totalnym rollercoasterem i na nie wystarczyło mi czasu, cały czas się powtarzam, ale rzeczywiście tak było, to chciałabym wrócić do regularnych treningów. I Monika Kołakowska ostatnio wrzuciła na Instagramie, że będzie robić wyzwanie we wrześniu, 4 treningi w tygodniu, co teoretycznie by mi pasowało. Ja to mogę sobie, wiecie, robić w różnych dniach, przecież nie muszę robić, kiedy ona będzie to robiła, ale żeby być tak na bieżąco i również troszeczkę by mnie to rozruszało, bo czuję, że moje kości się zastały i potrzebuję takiego przytupu, aż mi kciuk kliknął. Potrzebuję, wiecie, wziąć się w garść i może rzeczywiście powinnam zrobić to z grubej rury i zaprzeć się. Kto bierze udział w wyzwaniu Moniki? Myślę, że mogę być jedną z tych osób. Dalej, dzień offline, dzień bez telefonu raz w tygodniu, oczyszczająco dla głowy. I jak chcę to zrobić, przede wszystkim nie zaglądać, ale wiem, że to macie. Jak ma się zegarek tego Apple Watcha, to jest to trudne, bo cały czas przychodzą powiadomienia. Ja tutaj sobie będę wrzucać opcję nie przeszkadzać na cały dzień i nie będę zaglądać. To jest raz. Dwa, myślę, że te ikonki w telefonie sobie poprzestawiam miejscami i kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy mam nie zaglądać, to je sobie przyłożę na ostatnią kartę i przez to, że one będą w innych miejscach, to za każdym razem, bo wiecie, ja mam już taki nawyk, że włączam Instagram, włączam YouTube'a i sprawdzam i kiedy będę widziała, że te ikonki są przedstawione, to będzie, aha, Magda, złapałaś się, teraz nie zaglądamy. Taki jest mój plan i również chcę wrócić do moich książek, ukochanych książek, bo naprawdę mam ich sporo tutaj, chcę je przeczytać. Chcę do nich wracać, chcę sięgać po nowości, więc kiedy jak nie na jesień. Słuchajcie, mam jeszcze ochotę nagrać w ogóle takie mega jesienne intro. W tamtym roku było coś takiego i w tym roku myślę, że zrobię również coś innego. Muszę tylko wyciągnąć Marcina i wymyślić, ale to
To się stanie. To się musi stać. Też wybierzemy się do IKEA, bo czeka nas przemeblowanie w domu, które również chcę Wam pokazać, aby żyło nam się troszeczkę lepiej. Wietrzenie zapasów to też jest bardzo ważny podpunkt na mojej liście we wrześniu to do, ponieważ jest tego za dużo. Chcę zminimalizować ilość produktów, które mamy w lodówce, zamrażarce, w szufladzie oraz w tym naszym małym składziku. Zdecydowanie jest tego za dużo, a potem zrobimy wielkie porządki w kuchni. I też chcę mieć chociaż jeden dzień wolnego, tylko i wyłącznie dla siebie. Robię co chcę, nie montuję wtedy, nie nagrywam. Może będę nagrywać, nie wiem, zależy jak będę miała ochotę, ale chcę robić to, co chcę, a nie to, co muszę, albo mi się wydaje, że muszę. I też będę pracować we wrześniu z Habit Trackerem, aby przyjść do Was pod koniec i powiedzieć Wam, co mi się udało, co też nie. Chcę zapisywać swoje posiłki, aby wiedzieć, co i jak, i zależy mi na tym, żeby wrócić do przygotowywania posiłków do pracy, do przygotowywania lunchy i mieć takie swoje sprawdzone, na przykład 4-5 przepisów, które mogę szybko sobie tam zrobić, wiecie, wieczorem, na przykład w niedzielę albo w środę, i na kilka kolejnych dni już mieć to przygotowane, a nie jeść byle co albo kupować byle co w supermarketach i potem to sobie odgrzewać. No nie, muszę z tym zerwać. Więc taki jest plan i oczywiście będę też prowadzić plany budżetowe, bo dla mnie jest to ważne. I w ogóle w sierpniu, muszę Wam powiedzieć, bo o tym nie powiedziałam, a powinnam, nie było żadnych zakupów. Jak na przykład w lipcu i w czerwcu tych zakupów było dużo, to w sierpniu kupiłam tylko tak naprawdę dwie rzeczy w sklepie odzieżowym i to było wszystko. Więc jestem z siebie mega dumna, bo nie było jakichś większych zakupów. Potrzebuję kilka rzeczy i dzisiaj zobaczyłam na Tino, że jest krem z BB z Misza, potrzebuję też serum z witaminą C, ale myślę, że te zakupy już sobie przesunę na wrzesień. I w sierpniu był taki miesiąc ala bez zakupów i było mi z tym bardzo, bardzo dobrze. W ogóle ja nie miałam czasu, aby zaglądać na jakieś sklepy, drogerie, chodzić po galeriach, nie było na to czasu i było mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Więc tak, moi drodzy, tak to wygląda. Jak widzicie, chcę się zresetować, skupić bardziej na sobie, na relacjach, na osobach, których mi zależy, i robić to, na co mam ochotę, i się za bardzo nie cisnąć, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie mnie te obowiązki zaczęły przerastać, a tym bardziej jak wiem, że moje wnętrza nie wyglądają tak, jakbym sobie tego życzyła, to czuję, że mam taki chaos w głowie i chcę się tego pozbyć. Dajcie mi znać, jak to wygląda u Was, czy robicie również listę przeżyć, bo lista przeżyć jest super, czyli zapisujemy sobie rzeczy, które chcemy zrobić, ale mają być to rzeczy przyjemne. To jest lista inspirowana panią Edytą Zając, ja Wam nie raz o tej pani mówiłam, psycholog, śledzę na Instagramie bardzo intensywnie i dla mnie jest to mega pomysł, czyli zapisujemy sobie takie rzeczy, które mamy ochotę zrobić, ale są dla nas przyjemne, na przykład ja chcę iść we wrześniu do kina, to na pewno gdzieś sobie wyjść do kawiarni, wiecie, coś zrobić miłego i przyjemnego tylko i wyłącznie dla siebie. No, dobrze, moi drodzy, to tyle. Jeśli zostawicie kciuka w górę, to będzie mi mega, mega miło. Jeśli zostawicie jakiś komentarz i odpowiecie chociaż na jedno pytanie, jakie Wam zadałam w tym filmie, to już w ogóle będę skakać pod sufit. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, z tej serii pod koniec ostatniego dnia września. No chyba 30, tak? Tak mi się wydaje. No, życzę Wam owocnego miesiąca, aby wszystkie Wasze plany i cele zostały zrealizowane, ale również aby był ten czas na przyjemności i abyście mogli się również zresetować i odpocząć. To było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Pa! As a young girl, the fields were mine. We played high.